No. Powiadomienie, głośność ustawiona na 0%. Blind. Moi drodzy, dzisiaj chcę wam pokazać zestaw drill z Action za 50 zł. Zaraz zobaczymy, co w nim jest. Zestaw remontowy. Bo przykładowo, jak kupicie jedno wiertło, to między innymi otwiera go się tak. Tak, uwaga, teraz już tu macie takie, o, z boku te. Bo jak przykładowo kupicie jedno wiertło, chcecie przywiecić sobie dziurę. To kosztuje jedno wiertło na przykład w takim markecie, czy Leroy, czy w innym 16 do 20 paru złotych. I teraz uwaga, i chcecie dziurę powiększyć, macie tylko te wiertło, tak jak Tomkowi wczoraj, skończyła się robota, ponieważ co się stało, Tomek? Wiertło się złamało. Złamało się, dokładnie. I teraz co, teraz chcecie drugie wiertło, paliwo, to wszystko, a tak to zaczynamy. Uwaga. I teraz już wiem, na czym to jest różnica. Jak ostatnio byłem w Leroy i pokazywałem wam, jak macałam różne właśnie wiertła, to... O, tak z bliska pokazuj. Weź przybliż po prostu raz. Ale już widzę to. To jest tak zwane wiertło do robienia dziurek. Jeszcze nie wiem, na czym to polega, do czego. Może kiedyś Tomek mi dasz... Do robienia dziurek i powiększania. Tutaj są do powiększania dziury, tak? Czyli większej dziury, no. A to raczej już musisz czytać tym. Nie, też robisz tym, tak. Tak. Ziu. Najpierw wiercisz wiertłem w tym, a potem wsadzasz to i wiercasz większą dziurę, jeżeli chcesz większą dziurę. To jest z takim dzióbkiem, zwróćcie uwagę dokładnie, jakbyście poszli do marketu, z takim kolcem na samej górze, ostrym bardzo, to jest do drewna. Tak to wygląda. Ja wam wszystkie do drewna nie będę pokazywał po kolei. I teraz przechodzimy do betonu. To? Tomku, tu? Nie, dalej. Jeszcze dalej? To. Tak, ten duży. O. Prawie wcale nie ma dzióbka i ma tak jakby rąb, kwadrat taki półkośny. O. Nie wiem, czy dobrze widać, Tomek? Z bliska pokaż. I to jest właśnie do betonu. Nie pokazuje się tak, tylko się pokazuje o tak. Tak, tak? Tak. Ale wolałem z każdej strony, żeby to pokazać, jak to wygląda. Tak. I przechodzimy do żelaza, jak się mówi? Metalu? Metalu. Metalu, przepraszam. Ale wezmę grubszy, żeby lepiej widoczny. Czy tu już, Tomku, jest ten? Ten już? Ten? Tak. Wszystko jedno, który. Nie, bardzo cienkie no są te. To weź stoi z tej strony. Tu jest gruby? Aha, bo dobrze. Podobnie wygląda, bardzo podobnie wygląda. Drugą ręką pokazuj, nie tą. Bardzo podobnie wygląda i tak wygląda, też nie ma dzióbka, ale nie ma takiego pełnego, no jest różnica, takie ząbki są na końcach, prawda? Więc taki jest, taki coś jest. Do metalu. Tak, to, i, to jest, i to właśnie służy do metalu. Więc i są tutaj też inne takie. Tak, o. Na przykład, tak, do powiększania dziury, dzięki czemu byście nie złamali wiertła, jak nam się, jak Tomkowi się niechcący udało. Gdzie jest do powiększania dziury? Tu jest, tak? Nie, tutaj dalej, następny. Następny? To. To? Ja tego nie wyciągnę? Wyciągnę, o. Tak. I to jest do metalu chyba. Tak, do powiększania dziurek. A jest do betonu też tu? To wszystko, wiesz co, jeżeli metal możesz, to beton też z porównać. Dlaczego to służy? To jest przedłużacz, przedłużka. Aha. Nie będziemy już wyciągać wszystkiego. Tutaj dobra. Mamy do śrubek, śrubeczek i tak dalej. Tutaj przykład, mamy do... tutaj mamy takie coś. Tutaj to mamy właśnie do nakrętek. A, tak, nakrętek składam. Tak. No i tu są takie różne do tego, do w pewnym na sensie przykład. Do przekręcania właśnie na przykład. A to służy? To o takie coś? To są jakby podkładki. Tak, podkładki. Do czegoś jakieś tam. Dobrze. To jest nic nie ważne. W każdym razie warto. A, kupić. Tu mamy do dziury powiększania, proszę tak. Bardzo. O, to między tak, innymi. Tak, dobrze. To tak wygląda, wkłada się tak samo w ten. Tomek, i to się nakłada na to, jak chcę dziurę powiększyć, czy wkłada się. Nie, to się wkłada bezpośrednio do. To się wiertarki, wkłada wiertarki. Tak, do wiertarki. Do wiertarki. Więc naprawdę warto zainwestować, żeby po prostu mówię, nie marnować czasu i pieniędzy swoich. W każdym razie ten zestaw cały kosztuje 49,99 zł. No 50 zł. Jakoś tak.
A w innych marketach natomiast w innych marketach dokładnie ten sam zestaw, to kosztuje albo 80, albo 100 coś złotych. Więc ale po prostu... Jedyne co myślę, że on też jest taki raczej słabej jakości, tak? Więc za dużo nie powiecicie nim, tak? Parę razy się stępi, więc wiadomo, że jakieś firmy Bosza czy inne to... To nie są, super zestaw, tak. Ale na pewno na dłużej starczy niż pojedyncze, jak się kupuje. Do takiego do domowej roboty uważamy, że sam raz, jak teraz przewrócić dziurki, żeby piec tam rury wstawić, więc... A, tu chyba była ta dziurka. Dobra. No i w każdym razie pozdrawiamy Was wszystkich. Serdecznie, miłego dnia, pa, pa.